Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy goście, drodzy mieszkańcy Kielc. Dla kieleckiego samorządu to oczywiście najważniejszy dzień w roku. To nie tylko moment zaprezentowania opinii publicznej raportu o stanie gminy za rok 2020, ale przede wszystkim okazja do wsłuchania się w głos mieszkańców, poznania ich opinii o tym, jak miasto postrzegają i gdzie widzą pozytywne elementy, i gdzie widzą także zagrożenia. To także szansa dla Rady Miasta, dla radnych Rady Miasta, jak i dla Urzędu Miasta, żebyśmy mogli w dyskusjach porozmawiać o priorytetach, nie tylko związanych z podsumowaniem roku budżetowego, ale i o tym, co przed nami w kolejnych latach. Mam także świadomość, że to moment corocznej oceny pracy prezydenta, jak i całego Urzędu Miasta. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, 2020 rok pozostanie w pamięci wszystkich jako rok szczególny, w którym zmagaliśmy się z pandemią COVID-19. Choroby, której nikt wcześniej nie znał, nie wiedział ani jak ją leczyć, ani jak się przed nią zabezpieczyć. Choroby, która zaburzyła rytm naszego życia. W istotny sposób wpłynęła też w naszym mieście, w Kielcach, na funkcjonowanie samorządu. W Kielcach, Szanowni Państwo, na COVID-19 zachorowało w ubiegłym roku blisko 7,5 tysiąca osób. Kilkaset z tego powodu zmarło. Dokładnej liczby nie jesteśmy w stanie określić tylko z ilości zgonów, bo przyczyna śmierci nie zawsze jest oczywista. Jednak najbardziej bolesne uderzenie pandemii obserwowaliśmy w październiku i w listopadzie w ubiegłym roku, a także w marcu i kwietniu roku obecnego. Statystyki zgonów w tych miesiącach wyraźnie odbiegają od lat wcześniejszych, a w listopadzie ubiegłego roku przekroczyło to dwukrotnie w stosunku do liczb tych negatywnych z poprzedniego roku 2019. Szanowni Państwo, odeszło wielu mieszkańców Kielc i każde z tych pożegnań to wielka strata dla najbliższych, dla rodzin i także dla miasta. Drodzy mieszkańcy, ale pandemia COVID-19 i próby ograniczania jej rozprzestrzeniania się doprowadziły także do wprowadzenia szeregu nowych zasad postępowania. Jako samorząd mieliśmy ograniczony wpływ na ich ustalenie, niemniej jednak w odpowiedzialny sposób. Od momentu pojawienia się choroby na szerszą skalę zaczęliśmy stosować się do wszelkich obostrzeń. Było to bez wątpienia najważniejsze wyzwanie, które stanęło przed samorządem Kielc w ubiegłym roku, zresztą przed całym naszym krajem. Wiązało się nie tylko z koniecznością zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i przejściem na zdalną obsługę mieszkańców, ale oznaczało de facto konieczność wstrzymania wielu aktywności gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Jako miasto wdrażaliśmy od marca ubiegłego roku szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Dotyczyły one dystrybucji środków ochrony osobistej, dezynfekcji miejsc publicznych i zabezpieczenia także miejsc szpitalnych dla osób chorych przy współpracy z odpowiednimi jednostkami. Samorząd Kielc ściśle współpracował w tej kwestii z organami polskiego rządu na poziomie naszego województwa z panem wojewodą. Bardzo chciałbym w tym miejscu podziękować w imieniu swoim oraz współpracowników Urzędu Miasta, panu wojewodzie Zbigniewowi Koniuszowi oraz wszystkim służbom zaangażowanym w walkę z pandemią za tą współpracę. Podziękowania jednak należą się przede wszystkim osobom związanych ze służbą zdrowia, służb medycznych. To są lekarze, ratownicy, pielęgniarki, wszystkie osoby, które także w krwiodawstwie, w pobieraniu osocza, w ratowaniu ludzi. To jest ich wysiłek i to jest podziękowanie i wdzięczność właśnie dla tych osób, które także dzisiaj dalej trwają na posterunkach. Także podziękowania dla służb mundurowych, dla strażaków, policjantów i strażników miejskich, którzy od wielu miesięcy rozporządzeniem także rządowym związanym właśnie z obostrzeniami byli pod komendą świętokrzyskiej policji. Uważam, że też warto wspomnieć i trzeba wspomnieć o przygotowaniu szpitala tymczasowego na obiektach targów w Kielce, dlatego że udowodniliśmy, że potrafimy współpracować właśnie z Urzędem Wojewódzkim, z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Świętokrzyskim Oddziałem Funduszu Zdrowia. Ta dobra współpraca przysłużyła się również w akcji szczepień. Miasto zaangażowało się w przygotowanie punktów, w których można przeprowadzać w sposób bezpieczny dla mieszkańców szczepienia. Kielecki samorząd mocno angażował się także w innego rodzaju działania przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19. Myślę tu przede wszystkim o tarczy samorządowej, którą wprowadziliśmy wraz z Radą Miasta.
to cały pakiet przedsięwzięć mających wesprzeć na miarę możliwości naszego miasta kieleckich przedsiębiorców. Wprowadziliśmy między innymi odroczenia terminów płatności podatków, opłat za wieczyste użytkowanie, 90% bonifikatę za dzierżawę gruntów miasta Kielce, czy zmianę stawek czynszu w lokalach wynajmowanych od miejskiego zarządu budynków. Na 2021 rok wprowadziliśmy istotne zmiany w podatku od nieruchomości, o czym oczywiście była dyskusja także w Radzie i tu były inicjatywy też państwa radnych. Pomogło to wielu przedsiębiorcom przetrwać najtrudniejszy moment lockdownu. I choć wiązało się także z osłabieniem zdolności finansowych miasta, mimo trudnej sytuacji budżetowej nie wahaliśmy się przed jej wprowadzeniem, kierując się zasadą, że sytuacja nadzwyczajna wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, ale miało to oczywiście konsekwencje finansowe. Wpływy do budżetu okazały się niższe od przewidywanych o przynajmniej 36 milionów złotych. Mimo tego zachowaliśmy zdolność do wypracowania nadwyżki operacyjnej w dochodach i wydatkach bieżących, o czym będzie mowa przy okazji sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. Ograniczenia związane z pandemią miały także niestety negatywny wpływ na tempo realizowanych w Kielcach inwestycji. Udało się jednak zakończyć także wiele prac. Najbardziej spektakularne było przywrócenie Kielczanom obiektu dawnego dworca PKS, jednego z najbardziej rozpoznawalnych w mieście budynków, w którym zlokalizowane zostało Kieleckie Centrum Komunikacyjne. Sam dworzec autobusowy został przy dużym wsparciu środków europejskich gruntownie zmodernizowany. Na to, jak ważne to było działanie, wskazywało ogromne zainteresowanie Kielczan uczestniczących w wydarzeniach związanych z otwarciem centrum. Przy tej okazji pokazaliśmy, jak szanować samorządowców, którzy rozpoczynali proces przebudowy, oraz projektantów i architektów, którzy w poprzedniej epoce stworzyli obiekt będący wizytówką naszego miasta. Nowe Centrum Komunikacyjne to jednak nie tylko piękny i doceniany przez profesjonalistów obiekt architektoniczny, lecz również serce Układu Komunikacji Kielc. W konsultacjach z mieszkańcami Kielc i Zarządem Transportu Miejskiego analizujemy trasy miejskich autobusów i dokładamy starań, by optymalnie dopasować je do potrzeb. Towarzyszy temu lokalizowanie nowych przystanków. Dążymy także do, by komunikacja miejska stała się alternatywą dla ruchu samochodów centrów i by zmniejszyć natężenie ruchu w mieście i dzięki temu poprawić jakość powietrza, którym codziennie wszyscy oddychamy. Inwestycje związane z poprawą układu komunikacyjnego w mieście wciąż należą do najważniejszych, a także najbardziej kosztownych. W 2020 roku udało zakończyć się przebudowę ulicy Olszewskiego i połączenia ją z ulicą Zagnańską. Ta inwestycja w istotny sposób poprawiła dostępność do Kieleckiego Parku Technologicznego, który sam także intensywnie się rozbudowuje, przysiąga do miasta nowe inwestycje gospodarcze. Koszt to ponad 40 milionów złotych. Na ukończenie jest także gruntowna przebudowa ulicy Witosa i jej połączenia z ulicą Warszawską. Połączona dwie drogi krajowe, numer 74 i 73, i pozwoli na odciążenie ruchu samochodowego w centrum. Wartość tej inwestycji to około 175 milionów złotych. Jako prezydent miasta podpisałem także porozumienie z panem marszałkiem Andrzejem Będkowskim, marszałkiem województwa świętokrzyskiego, w sprawie wspólnego opracowania dokumentacji dla wschodniej obwodnicy Kielc. O potrzebie jej zbudowania mówiono w tym kontekście i w mieście od bardzo dawna. A teraz wspólnie mogliśmy dokonać tego pierwszego kroku i przygotowaniu tej dokumentacji, na którą miasto przeznaczyło równowartość procentową 30-70, około 700 tysięcy złotych. A dzięki współpracy tych dwóch samorządów będziemy mogli szukać odpowiedniego finansowania po uruchomieniu perspektywy finansowej, nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Ponad podziałami politycznymi pokazaliśmy także dobrą współpracę przy realizacji bardzo istotnej w skali całego regionu świętokrzyskiego inwestycji, budowie kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Miasto w 2020 udostępniło na ten cel 14 hektarów oszacowanych na 37 milionów złotych. W tym roku rozpoczęła się budowa laboratoriów dla Głównego Urzędu Miar, a miasto uczestniczy także w poprawie infrastruktury drogowej prowadzącej do kampusu. Przy prowadzeniu inwestycji nie zapominamy oczywiście o programie Peryferia, który na wielu spotkaniach często wybrzmiewał. To zaplanowany na wiele lat kompleks działań, które mają poprawić komfort mieszkania poza ścisłym centrum miasta.
Wszystkie potrzeby wskazane przez mieszkańców zostały oszacowane na około 385 milionów złotych. Takich środków nie jesteśmy w stanie wygenerować od razu, ale już przystąpiliśmy do naprawiania wieloletnich zaniedbań. Udało się chociażby dokończyć przebudowę ulicy Miłej czy Rajtarskiej, a rozpoczęliśmy gruntowne przebudowy ulic Prostej, Skalistej czy Naruszewicza. W ubiegłym roku zleciliśmy także opracowanie dokumentacji projektowej dla 24 podobnych przedsięwzięć, zlokalizowanych przede wszystkim na peryferiach miasta. Dzięki temu w kolejnych latach będziemy mogli przystąpić do modernizacji ulic Batalionów Chłopskich, Kleckiej, Łanowej, Młodej czy Sukowskiej. Zleciliśmy także przygotowanie takiej dokumentacji do remontu ulicy Klonowej. Patrząc na to, co udało się w ubiegłym roku zbudować, chciałbym podkreślić jeszcze raz znaczenie Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik. Jego budowa kosztowała prawie 50 milionów złotych, z czego ponad 16 milionów pochodziło ze środków miasta. Dzięki jej zakończeniu uzyskaliśmy możliwość nowoczesnego i w pełni profesjonalnego kształcenia kadr zawodowych dla świętokrzyskich przedsiębiorstw. A podnosząc kwalifikacje przyszłych, młodych pracowników, zwiększamy atrakcyjność miasta dla firm, które już teraz prowadzą w nim działalność gospodarczą oraz dla tych, które dopiero będą chciały zainwestować u nas swoje pieniądze. Inwestycje w poprawę infrastruktury edukacyjnej stanowią zresztą bardzo istotny element naszych działań, starając się przede wszystkim także w pozyskaniu środków zewnętrznych. Staramy się również poprawiać stan infrastruktury sportowej w tej przestrzeni. Myślę, że już dzisiaj mogą to docenić uczniowie szkół podstawowych numer 9 na Baranówku, numer 25 na osiedlu Ślichowice. Rozpoczynamy też pracę nad realizacją zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego, skupionego wokół szkoły podstawowej numer 1 na osiedlu Bocianek, czy skateparku na Kadzielni, jak i pump tracku na osiedlu Baranowskim. Te projekty, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, wskazali sami mieszkańcy. My jako samorząd co roku staramy się zwiększyć pulę środków przeznaczonych na inwestycje wybrane w budżecie obywatelskim. Szczególne potrzeby mieszkańców Kielc były także powodem wprowadzenia w ubiegłym roku miejskiego programu wspomagania leczenia niepłodności metodą in vitro. Dyskutowaliśmy na ten temat długo, poszukując najlepszych rozwiązań, ale moment, w którym Rada Miasta, państwo podjęliście decyzję w tej sprawie, przyniósł radość naprawdę wielu osobom. Szanowni państwo, dziś jesteśmy w szczególnym momencie za sprawą zaangażowania środków finansowych z Unii Europejskiej. Jak wszyscy wiemy, przed nami nowa wieloletnia perspektywa finansowa, a dodatkowo jeszcze pieniądze z Funduszu Odbudowy React-EU, który uruchamiany jest jako odpowiedź wspólnoty unijnej na sytuację związaną z pandemią. Środki krajowe wspomagające inwestycje prowadzone przez samorząd, mimo tego, że złożyliśmy ponad 30 propozycji, przydzielone zostały w sposób niezwykle oszczędny. Dlatego tym bardziej liczymy na możliwość związaną z naszym funkcjonowaniem w Unii Europejskiej. W tym kontekście rok 2020, który dzisiaj podsumowujemy, był czasem niezwykle istotnym. Przygotowaliśmy bowiem przy zaangażowaniu wszystkich miejskich instytucji ponad 100 propozycji inwestycyjnych dla miasta Kielce. Ich wartość to około 2,5 miliarda złotych. Dodatkowo około 3 miliardów mogą trafić do całego kieleckiego obszaru funkcjonalnego, czyli miasta Kielce, jak i 12 gmin partnerskich tego obszaru. Warto wokół tego przedsięwzięcia zbudować szeroką koalicję wszystkich uprawnionych. Te pieniądze służyć będą realizacji inwestycji, z których korzystać będzie mógł każdy, bez względu na jego idee, przekonania i przekonania polityczne. Ważne jest także to, w jaki sposób chcemy wykorzystać te pieniądze. Przede wszystkim tak, żeby mieszkańcy mogli odczuć zwiększony komfort życia w Kielcach. Nie osiągnie się tego bez włączenia ich w procesy decyzyjne w mieście. Dlatego tak wiele miejsca poświęcamy na kwestie konsultacji społecznych. Będą one podstawą rozpoczętych prac nad strategią Kielce 2030+ w kierunku Smart City. Będą one kluczem do działań podejmowanych na kieleckich osiedlach. I wrócimy do tych działań po wakacjach, oczywiście przede wszystkim biorąc pod uwagę stan pandemiczny czy obostrzenia. Miejmy nadzieję, że to będzie możliwe. Staramy się bardzo uważnie wsłuchiwać potrzeby mieszkańców, potrzeby Kielczan, dlatego przygotowując propozycję do nowej perspektywy finansowej, szczególną uwagę zwróciliśmy na kwestię, która zdeterminuje nasze działania w najbliższych kilkunastu latach, a sądzę, że jest to kierunek, przed którym wyzwaniem stoi cały nasz kraj. To sprawa jakości naszego środowiska.
Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, problem emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery, zwiększonego ruchu samochodowego czy nadmiernej produkcji odpadów, szczególnie w okresie pandemii było to widoczne, coraz mocniej wpływają na nasze zdrowie, jak i na nasze otoczenie. Bez daleko idącej zmiany naszych przyzwyczajeń dotyczących m.in. sposobów ogrzewania przy produkcji energii, czy nie osiągniemy żadnej poprawy, a raczej możemy nastawić się na znaczące pogorszenie sytuacji. To nie jest tylko związane z naszym pięknym miastem. Ten problem dostrzegany jest w Unii Europejskiej, która z jednej strony wymaga, by ponad 1/3 wszystkich środków z nowej perspektywy była przeznaczona na inwestycje pozytywnie oddziałujące na środowisko. To jest ponad 37%. A z drugiej wskazuje jako cel dla wszystkich państw osiągnięcie neutralności emisji CO2 do atmosfery do roku 2050. Dlatego tak wiele uwagi poświęciliśmy przy naszych propozycjach wykorzystania środków europejskich na kwestie związane z ochroną środowiska. Na działania proekologiczne planujemy, aby w następnych kilkunastu latach, korzystając oczywiście przy wsparciu funduszy unijnych, gdzie otwierają się takie możliwości, zaproponować 40 milionów złotych. To także czasami brzmi to tak, jak i Państwo uczestniczycie w Radzie Miasta w projektach, które były wspierane z Urzędem Miasta, czyli mówiąc inaczej, wymiana nawet pieców na innego rodzaju źródła energii, a pozyskanie takich pieniędzy może w znaczący sposób wpłynąć na poprawę jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy w naszym codziennym życiu. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, jeśli chcemy zmienić Kielce w prawdziwe zielone miasto, powinniśmy mocno postawić na wzmocnienie jego kręgosłupa, naturalnej osi, wokół której ono powstało. Tworzy ją rzeka Silnica i dolina, która ją otacza. Tak jak bardzo atrakcyjny dla mieszkańców jest to obszar, świadczy zainteresowanie także deweloperów budujących intensywnie wokół tej przestrzeni nowych budynków mieszkalnych, a także codzienna aktywność samych mieszkańców, którzy wybierają ten obszar jako przestrzeń dla rekreacji. Żeby to miejsce stało się prawdziwą osią miasta, potrzebujemy wielu działań. Dlatego już teraz zaprosiliśmy ekspertów z wielu dziedzin, żeby przygotować założenia do konsultacji społecznych, które wskażą nam, jak Kielczanie wyobrażają sobie to miejsce. Po ich zakończeniu przewidujemy możliwość ogłoszenia ogólnopolskiego konkursu architektonicznego, który pomoże nam w stworzeniu z Doliny Sielnicy miejsca unikalnego projektu, podkreślającego oczywiście wyjątkowe położenie i połączenie Kielc ze środowiskiem naturalnym. Usytuowanie miasta w otoczeniu pięknego krajobrazu może być jedną z najważniejszych zalet przyciągających młode osoby do wiązania się z Kielcami i z swojej przyszłości. Jeśli połączymy to z dobrym wsparciem dla działalności gospodarczej i z usługami publicznymi na wysokim poziomie, to sądzę, że jest to dla wszystkich prawidłowy kierunek, w którym miasto powinno się też rozwijać w przyszłości. To podejście przyświecało nam przede wszystkim w planowaniu dobrego wykorzystania środków europejskich z nadchodzącej także perspektywy. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, oczywiście istotne jest także przyciągnięcie kapitału prywatnego, który zdecyduje o powstaniu w Kielcach atrakcyjnych miejsc pracy. Jako miasto prowadzimy aktywne działania służące w pozyskiwaniu nowych inwestorów i poprawiające działalność dla przedsiębiorstw już związanych z Kielcami. Wiem, że ta sprawa jest także bliska całej Radzie Miasta, Państwu Radnym. Dlatego cieszę się, że poza centralną inwestycją budowy kampusu laboratoriów dla Głównego Urzędu Miar udało się przy dużym zaangażowaniu urzędu doprowadzić do rozpoczęcia inwestycji firmy Cromodora Wills. To przedsięwzięcie nie tylko wygeneruje kilkaset nowych miejsc pracy, ale głęboko wierzę w to, że pokaże efekt skali, że Kielce potrafią tworzyć bardzo dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Kończąc swoje wystąpienie, chciałbym się jeszcze odnieść do jednej kwestii, która ma właściwie kilkunastoletnią historię, a która także wpływa na życie naszego miasta i także na funkcjonowanie czy dyskusje, debaty w Radzie Miasta. To jest kwestia, którą w zeszłym roku szczególnie staliśmy wszyscy, także z inicjatywy też Państwa, wielu dyskusji i rozmów, staliśmy przed dylematem, gdzie miasto stanęło przed tym dylematem i przed trudną decyzją ponownego przejęcia właścicielskiego klubu piłkarskiego Korona Kielce, która, jak wiemy, w zeszłym roku spadła z Ekstraklasy, a w obliczu rezygnacji niemieckich współwłaścicieli klub stanął na granicy właściwie upadłości. Także i poprzedni rok, jeżeli się nie mylę, końcówka, wiele rozmów, dyskusji o potrzebach związanych z chyba najbardziej znanym naszym klubem,
sportowym kieleckim, jaki jest aktualnie Łomża Vive Kielce, czyli mistrz Polski, Puchar Polski, uczestnik Ligi Mistrzów, ale też związane z otoczką ich potrzeb czy problemów związanych ze wsparciem finansowym. I tu chciałbym Państwu także podziękować szefom klubów i Państwu radnych, bo rozmowy, które toczyliśmy także w ostatnich nawet miesiącach, pokazują, że możemy wspólnie znaleźć jakieś rozwiązania, ale które pokazują, że jest istotny kierunek, abyśmy znaleźli rozwiązania w modelu wsparcia ogólnie kieleckiego sportu w dobrych metodach i transparentnych metodach, które mogą nam dać lepszy efekt, nie tylko dotyczące takich znanych klubów jak Korona czy Vive, ale także całego sportu. I tu chciałbym Państwu podziękować za te podpowiedzi, te spotkania, które mieliśmy, które przygotowały formę potrzeb i wsparcia. W przypadku Korony oczywiście nie możemy mówić jeszcze o tych osiągnięciach, które ma Łomża Vive Kielce. Natomiast nie spełnił się czarny scenariusz o upadku klubu lub spadku do niższej klasy. Ale to przede wszystkim jest w kontekście tego, co zawsze przez lata się działo. I mówiło też o tym, co nabierało często bardzo gorących dyskusji także w Radzie Miasta i pewnych decyzjach związanych przede wszystkim nie od strony sportową, tylko od strony ekonomicznej. Rozpoczęcie procesu daleko idącej restrukturyzacji doprowadziła do sytuacji, w której ten klub po raz pierwszy od wielu, właściwie od kilkunastu lat, nie przyniósł w minionym sezonie rozgrywkowym strat finansowych w swojej działalności. Oczywiście każdy chyba sobie życzy tego, żeby każdy sport przynosił wyniki, bo wtedy to jest doskonała promocja miasta. Myślę, że wczorajszy dzień był też smutny dla naszego futbolu, ale miejmy nadzieję, że nadejdą lepsze dni sportowe. Szanowni Państwo, drodzy radni, panie przewodniczący, dziękuję bardzo za uwagę i proszę Państwa radnych o udzielenie mi wotum zaufania za rok 2020.